Cześć, z tej strony Ziomix i do nas bardzo serdecznie w kolejnym top 5 po dosyć długiej przerwie. Cóż, pora wreszcie tą topkę zrobić. Zgodnie z tematem, który sobie pod poprzednią topką wygraliście, czyli top 5 najlepszych map do grania z randomami. Zrobimy jeszcze małą zmianę, jeżeli chodzi o ankiety, ponieważ teraz w ankiecie będzie lądował jeden wasz pomysł. Pamiętajcie, że ja mam waszych pomysłów bardzo, bardzo dużo. Także wciąż możecie mi je podsyłać, aczkolwiek ja mam dosyć dużą bazę, z których muszę wybierać. I po prostu ładuję tam to, co mi się najbardziej podoba. Stąd też, no jakby nie było, niekoniecznie wasz pomysł musi się tak szybko pojawić. Ale spokojnie, wszystkie mam zapisane. Drugi pomysł będzie mój. I trzeci pomysł będzie podrzucony przez jakiegoś mojego znajomego, bądź członka ekipy, bądź kogokolwiek. I po prostu wy będziecie sobie wybierać z tego to, co wam się najbardziej spodoba. I tyle, tak będziemy robić. Okej, nie będę dłużej gadał i zapraszam was do topki. Okej, zestawienie otwiera mapa Zetsubo Unoshima, która jest według mnie zdecydowanie najlepszą mapą w Black Opsie 3 do grania, a już zwłaszcza z randomami, ponieważ tak naprawdę Zetsubo najmniej traci, nawet jeżeli ktoś jest debilem i ciśnie randomy na Shopping Free na przykład, czy Perkaholikach, ponieważ ta mapa i tak potrafi takie rzeczy bardzo dobrze pokarać, jest duża. Setup jest dosyć trudny i potrafi na niej wyniknąć całkiem sporo fajnych rzeczy, zwłaszcza, że jeżeli się nie zrobi easter egga, to tak naprawdę najlepsza kampa przepada i train spoty na Zetsu nie są wcale takie proste. Znaczy wiadomo, oczywiście da się na nich trenować bez jakichś koniecznie większych problemów, aczkolwiek widziałem łatwiejsze train spoty, dlatego lubię Zetsu, ponieważ prezentuje ten jakiś poziom trudności, który na innych mapach Season Passa jakoś tak zanikł, nie wiem. Takie odnoszę wrażenie z Zetsu i dlatego znalazło się w tym miejscu. Miejsce numer 4, Transit. Transit jest chyba zdecydowanie najlepszą mapą do grania z randomami poza tą, która jest na miejscu trzecim i którą zaraz poznacie, ponieważ jest ciężki tak naprawdę. Co byście sobie nie pomyśleli, Transit wcale nie jest taką prostą mapą. Wymaga całkiem sporo myślenia, wymaga całkiem dobrego ogarnięcia terenu. No i tam jest taka zasada, że no zginiesz daleko od teammateów, no to sorry, giniesz, nie? I nie ma lekko. Dlatego lubię grać na Transicie. Też Transit nie ma super jakichś OP feature'ów, macie tarcze, macie jakieś tam raygany, no i deal with it, nie ma żadnego tam thundergana ani nic. Wiadomo, jest jetgun, ale jetguna to dla swojego bezpieczeństwa nikt nie bierze. No i tak wygląda sztuka Transitu właśnie, więc dlatego lubię Transita i dlatego znalazł się on w tej topce. No i miejsce trzecie, Nuketown. Nuketown można określić takim weruktem w BO2. Nuketown jest zdecydowanie najbardziej hardkorową mapą, nie mamy żadnego opełu do Raypona. Mamy losowane perki, dopiero po rundzie 20 otrzymujemy Juggernoga czasami, co jest turbo hardkorowe. No i przede wszystkim trainspoty niby są duże, niby są łatwe, aczkolwiek każdy z trainspotów na Nuketownie ma swoje mankamenty, ma swoje krawędzie, o które można się bardzo łatwo zablokować i trzeba się ich nauczyć, jeżeli chce się dobrze grać na Nuketownie. I to właśnie mi się podoba w tej mapie. To, że drobny błąd kosztuje praktycznie całą grę. I to właśnie lubię. Miejsce drugie, Five. Five jest zajebistą mapą. Cóż mogę więcej powiedzieć? Five jest, no, hardkorową mapą, a ja lubię hardkorowe mapy, dlatego nie ma co się dziwić, że się tu znalazł. Mamy Wunderpona, jakiego mamy. Ma on swoje rzeczy, w których jest dobry, aczkolwiek jest to bardzo wąskie spektrum rzeczy. Tak poza tym to jest dosyć słaby i cisnąć rundy po 30 już nie jest wcale tak prosto. Wiadomo, mamy raygany, mamy tam jakieś trainspoty, aczkolwiek jeżeli chce się tam we czwórkę siedzieć, jest dosyć ciężko. Mapa kara praktycznie za wszystko, trzeba naprawdę ogarniać. I to mi się właśnie w Five'ie podoba i no co ja mogę jeszcze powiedzieć, no wy wiecie jak ja bardzo lubię hardkorowe mapy. Miejsce pierwsze, Verrugt. No i co? No i szczerze mówiąc nie wiem, czy ktoś się jeszcze zastanawiał. Verrugt zdecydowanie jest najlepszą mapą do grania z randomami. Verrugt jest ciężki. Na Verrugcie mamy tego Winter Owla, który, no umówmy się, jakiś super zajebisty nie jest.
Więc tak naprawdę wszyscy God, please, give me monkey. Verugd ma w sumie jednego takiego w miarę przyzwoitego tony spota, reszta to jest taka kombinowana na siłę, co jest ciekawe. Na Verugdzie są też spoko kampy. No i ciężko się strzela revive'y tak naprawdę, bo ciężko w Black Opsie 1 obyć całą mapę i zrevive'ować, ponieważ tak jest Verugd wymierzony, że jest to praktycznie niemożliwe, jeżeli nie mamy jakiegoś noża balistycznego ani nic w ten deseń. Też po rundzie 30 ciężko się robi rundy czymś innym niż pułapki. No i to mi się właśnie w Verugdzie podoba, że praktycznie cały czas tam jest hardcore, tam nie ma czegoś takiego, że jest luzik. Tam jest przed rundą 10, a tam już się potrafią sypać grube dedy, no bo to jest taka mapa, to jest bardzo ciasna mapa. No i kara za wszystko. Czyli pierwsze miejsce Verugd. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dzięki serdecznie za oglądanie topki, mam nadzieję, że się spodobało, jeśli tak nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. No i co, i od razu zapraszam was na następną, która będzie już niedługo. Pamiętajcie, żeby wchodzić w link w opisie do ankiety i wybierać temat na następną topkę. Ponieważ ja lubię, jak wybieracie tematy do topek, bo wtedy mam poczucie, że faktycznie chcecie tą topkę. Także co, do następnego, trzymajcie się i cześć!